W Polsce 92-93% firm się myli. To są firmy, których już nie ma, które zostały zamknięte, które działają bardzo przeciętnie, czyli 7 tysięcy zarobię, za chwilę dołożę, 15 tysięcy zarobię, za chwilę dołożę. Tylko 8% firm dzieli, radzi sobie dobrze lub wybitnie. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, matematyka musi być po twojej stronie. Cześć, z tej strony Kamil i witam cię w podcaście o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. To książka, która zwraca się już przy zastosowaniu kilku pierwszych wskazówek. Ich choć jest o prowadzeniu budżetu firmowego, to Adam jasno w niej tłumaczy, że budżet jest tylko narzędziem, dzięki któremu dowiesz się, na czym niepotrzebnie tracisz pieniądze, które możesz zainwestować, jak udoskonalić ofertę. Oraz kiedy i jak prowadzić negocjacje z dostawcami lub podwykonawcami. To nie jest książka do czytania, tylko do stosowania. Adam Grzesik, z którym za chwilę usłyszysz rozmowę, latami zdobywał doświadczenie w dużych firmach, by później przenieść to na grunt małych i mikrofirm. W trakcie swojej kariery skonsultował ponad 700 firm, przeprowadził liczne szkolenia, a opinie na jego temat mówią same za siebie. Obecnie jest także inwestorem, posiada pięć działających firm, a także pomaga mikro i małym przedsiębiorstwom w ogarnięciu finansów, sprzedaży, marketingu i pomaga po prostu im rosnąć i zwiększać zyski. Z Adamem Grzesikiem rozmawiam głównie o jego książce Budżet Firmowy, ale poruszamy też takie tematy jak: czy każda firma potrzebuje prowadzić budżet? Co daje prowadzenie budżetu? Jak rozwijać firmę w oparciu o dane finansowe, jakie dobre praktyki z dużych firm pomagają także małym przedsiębiorstwom, jak wykorzystać system podatkowy na swoją korzyść, gdzie szukać pieniędzy z działalności pozabiznesowej, a także gdzie szukać pomysłów i inspiracji do dalszego rozwoju biznesu. Wszystkie informacje i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie oczywiście na stronie książki, które uczą a także w opisie do tego odcinka. A jeśli chcecie się dowiedzieć się, w jaki sposób możecie nabyć tę książkę, unikając jednocześnie kosztów kuriera. To przysłuchajcie uważnie rozmowę, bo właśnie też o tym tam wspominamy. Zapraszam. Adamie, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się na spotkanie, i niesamowicie się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać o twojej książce, czyli budżet firmowy. Która nie ukrywam, jeszcze jej do końca nie przeczytałem, bo no to nie jest łatwa książka. Na pewno muszę powiedzieć, szczególnie dla kogoś tak początkującego w biznesie jak ja, ale widzę w niej po prostu tonę, tonę wartości i no chciałbym Cię dopytać o niektóre dodatkowe rzeczy związane właśnie z tą książką. To, co mnie jakby najbardziej zaciekawiło i w ogóle też. Kiedy zacząłem czytać opis tej książki, to pojawiło mi się w głowie pytanie, czy w ogóle każda firma potrzebuje budżetu? Bo są różne firmy. Są, wiadomo, ogromne korporacje, których sobie pewnie nie wyobrażam, że bez budżetu by w jakikolwiek sposób przetrwały. No ale są małe firmy, które zatrudniają jedną osobę, dwie, a czasem nikogo. I czy na przykład nie wystarczy w takich mniejszych firmach, że po prostu patrzymy na to, żeby. Generalnie kasa się zgadzała i żeby wychodzić co miesiąc na plus. Czy faktycznie tego budżetu potrzebujemy? No tak, witam Cię bardzo, Kamilu. Witam słuchaczy Twojego podcastu. Dziękuję Ci też za zaufanie i gratuluję dobrej decyzji dotyczącej, mam nadzieję, dobrej decyzji dotyczącej zakupu książki. Jak ją sobie czytasz, to mam nadzieję, że również zwróciłeś na to uwagę, że um, dosyć ważny jest kontekst i zrozumienie tego, że pieniądze to jest taki jeden z obszarów firmy, który warto sobie po prostu uporządkować. Natomiast czy musimy schodzić i czy dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej firmy ważne są poszczególne, każde zestawienie? Absolutnie nie. Dlatego książka została napisana od ogółu i takich absolutnych podstaw. Poprzez takie naprawdę mega szczegółowe rzeczy, jak negocjować z dostawcami, jak zarządzać zapasami magazynowymi, należnościami, i podałem też tam sporo wzorów, które są specjalistyczne dla na przykład większych firm. I teraz, kiedy ktokolwiek z nas postanawia założyć działalność gospodarczą, mówię o tym dlatego, że w takiej naszej nomenklaturze, bardzo często mylimy pojęcia. Firma to jest yy, przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników i wykorzystuje narzędzia, potencjał do tego, żeby zwielokrotnie swoje zyski. Natomiast jeśli ktoś otwiera działalność gospodarczą, jest freelancerem, samozatrudnionym, to on często mówi: Ja już mam swoją firmę, yy, czasem współpracuję z jedną czy z drugą osobą. Rzeczywistość jest taka, że w Polsce na 2 miliony 400 firm, 90, prawie 9% to są. Mikrofirmy, czyli takie, które pracują sami ci ludzie, albo zatrudniają do dziewięciu osób. Z tego dwóch, ponad 2 milionów 200 firm, 1 400, to są osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają żadnych pracowników, czyli jest ktoś jest podwykonawcą dla kogoś innego. I w takiej nomenklaturze te osoby według mnie nie muszą mieć pełnej wiedzy finansowej, ale powinny zrozumieć. Czym są finanse, jak wyceniać swoją usługę, czyli jeśli w usłudze pojawia się czas tej pracy, no to powinny wiedzieć, co się na ten czas składa. Powinny również umieć czytać zestawienia finansowe bardzo proste. Książkę przychodów i rozchodów, którą robi księgowość, czy jeśli ktoś założy sobie spółkę, to rachunek zysków i strat. Firmy z kolei pojawiają się wtedy, kiedy zaczynamy zatrudniać ludzi. No i teraz jak wygląda ta rzeczywistość według najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z tych ludzi, czyli z tych mikrofirm mamy już 2 miliony 200, minus 1 400, 000, czyli. Zostało nam niespełno 800 tysięcy firm, które kogoś zatrudniają, mówimy tu o mikrofirmach. E, średnia polska firma zatrudnia jedną osobę na umowie o pracę i trzy osoby, prawie trzy osoby na umowie o zleceniu, więc każdy gdzieś tam sobie kombinuje. Natomiast, dlaczego warto zainteresować się budżetem firmowym, troszeczkę podatkami? Jesteśmy po Nowym Ładzie, więc wszyscy przedsiębiorcy interesują się podatkami. E, mnie bardzo mi otworzył oczy raport właśnie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można go pobrać z mojego bloga. W Polsce, nie wiem czy wiesz, jak wygląda rentowność firm, mikrofirm, czyli tych najmniejszych firm w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Ile pieniędzy przed zapłaceniem podatku z całego obrotu im zostaje, jakie zyski wykazują, jak myślisz? Ojej. No, to ja Ci podpowiem, bo to jest niesamowite. 24,5%, czyli przy obrocie, mhm. załóżmy, rocznym 100 tysięcy złotych, 24,5 tysiąca idzie do opodatkowania. Oczywiście, jeśli ktoś robi milion, no to jest to 245 tysięcy. Jest to średnia. Dla porównania te same mikrofirmy, tylko w postaci spółek, wykazują swoją rentowność na poziomie 2,2%. Czy to oznacza. U że w spółkach, że spółki nie zarabiają, absolutnie nie. Tylko ktoś, kto zaczyna myśleć o swojej firmie, nałoży taką nakładkę troszeczkę, takie okularki sobie założy i zacznie patrzeć pod kątem, na przykład przepisów podatkowych. Mówimy tutaj o tych spółkach, o spółkach i o firmach prawnych, osobowości prawnej. Okazuje się, że potrafią tak zarządzać pieniędzmi. Że dużo wydatków potrafi przejść przez firmę. To nie jest tak, że oni nie zarabiają. Natomiast to, co daje budżet, dlaczego warto zająć się tym od początku. Przede wszystkim daje bezpieczeństwo, po drugie przewidywalność, i jeśli ktoś zapozna się z budżetem, nauczy się przynajmniej tego, czego ja uczę, będzie wiedział, w jaki sposób rozwijać tę firmę. Pozna swój sufit, tak zwany szklany, gdzie, są, gdzie jest ten, ta, ta granica. Dochodu, ile może zarobić, i co się wydarzy, jak się zmieni jego dochód, kiedy zatrudni pierwszą osobę, drugą, trzecią, czwartą. Więc jest to jest takie narzędzie, które pozwala planować, przewidywać, pokazywać pieniądzom, jak mają pracować. W związku z tym nie musimy się wtedy za bardzo martwić, gdzie one się rozeszły. I moim skromnym zdaniem yy, uważam, że możemy nie lubić matematyki, możemy się nie znać na matematyce, ale Matematyka w biznesie musi być po naszej stronie i prędzej czy później każdy z nas, jeśli chcemy zarabiać pieniądze, powinien się zaprzyjaźnić, chociaż zrozumieć kilka danych, takich pojęć, czym jest marża, czym jest zysk operacyjny, gdzie są moje pieniądze ulokowane, jakich pieniędzy mogę się spodziewać, tak zwany cash flow i tak dalej. I odpowiadając już tak trochę, idąc naokoło na twoje pytanie, jeżeli się wynik zgadza i mam pieniądze na koncie, nie ma problemu, nie musisz nic liczyć, ale prowadząc firmę, nie zawsze będzie dobrze. Ja zawsze tłumaczę przedsiębiorcom, żeby się nie mylił swojego geniuszu z hostcą na giełdzie, bo jak jest super fajnie, i masz hajs, to ci ludzie to przejadają, wchodzą w pewne kredyty i nagle przychodzi dzień drugi, pandemia, e, kryzys gospodarczy, podwyższone odsetki i nie potrafią się odnaleźć, bo nie wiedzą, gdzie są, gdzie są ich pieniądze. E, no to jakby bez tej wiedzy dzisiaj rządzą światem ci, którzy potrafią, znają matematykę i potrafią zarządzać pieniędzmi. Uważam, że każdy przedsiębiorca tak jak wiemy, że musimy mieć księgowość, wiemy, że uczymy się czym jest PIT, CIT, VAT, powinien się nauczyć prostych zestawień księgowych, prostych zestawień budżetowych. Mhm. Znaczy, też zgadzam się, że to jest bardzo ważne, szczególnie pandemia nam pokazała, czy chociażby niedawno wojna, która się zaczęła, że no, ten rynek będzie się zmieniał, zmienia się, i tak naprawdę cokolwiek by się zadziało, to jeśli nie mamy kontroli nad finansami, to no w pewnym momencie jedna nieprzewidziana sytuacja może położyć firmę tak naprawdę. I ten budżet faktycznie no, wyobrażam sobie, jak bardzo może pomagać, szczególnie właśnie dużym firmom, ale tym mniejszym także. Bo... No, w, dużych, w dużych firmach, kiedy nie wiem, firma już kilkadziesiąt osób sobie zatrudnia. Te duże firmy mają takie moduły BI, Business Intelligent, i mają analityków, którzy dostarczają zarządom dane finansowe. Moje życie tak się potoczyło, że ja najpierw pracowałem w korporacjach, tam się uczyłem, budziłem się z budżetem, zasypiałem z budżetem. Wszystkie decyzje podejmowaliśmy w oparciu o rachunkowość zarządczą, to jest zupełnie coś innego niż księgowość. I bardzo mi się oczy otworzyły kilka lat temu, kiedy szkoląc ze sprzedaży, zarządzania zespołem. Uświadomiłem sobie, że zdecydowana większość moich klientów nie ma żadnego budżetu. Dla mnie było to coś, co mi się totalnie w głowie nie mieściło. Okej, okay, ale to właśnie już zacząłeś trochę odpowiadać na moje kolejne pytanie, bo ciekawi mnie, no, bardzo dużo mówisz o budżecie jako o takiej bardzo, bardzo, bardzo istotnej rzeczy. I ciekawi mnie teraz właśnie, jakie są Twoje doświadczenia przeszło zawodowe, jakby co ci w ogóle daje taką. Takie prawo i taką perspektywę, żeby właściwie mówić innym, że powinni prowadzić budżet. Moja historia tak się potoczyła, że kiedyś pracowałem sobie w firmie Cadbury Wedel. No dzisiaj, to jest ta, dzisiaj to jest ta firma Wedel i tam y, zarządzałem budżetami hurtowymi, czyli takimi tak zwanymi budżetami sprzedażowymi. Stamtąd przeszedłem do dystrybucji spożywczej i tam się uczyłem budżetów. Miałem takie szczęście, że kiedyś y, jednym z dyrektorów był. Moim był dyrektor, który prezesem firmy był dyrektor, który był dyrektorem finansowym wcześniej. I on nie patrzył sprzedażowo na firmę coś, co mi się w głowie nie mieściło, ale patrzył przed pryzmat budżetu i mm, zrobił coś takiego, co y, na początku sprawiało u mnie ból fizyczny, czyli każde spotkanie co tydzień było omawianie tabelek zestawień budżetowych i wtedy zrozumiałem różnicę między dyrektorem finansowym a księgowością. Księgowość to jest, mają zaksięgować zgodnie z ustawą o rachunkowości pie, faktury, które im dostarczyliśmy i naliczyć należne podatki. Dyrektor finansowy to jest osoba kreatywna, która musi zrozumieć model biznesowy, połączyć to, to wszystko, i ten człowiek nauczył, zaczął mnie wtedy uczyć czegoś, co się nazywa rachunkowością zarządczą. Więc ja uczyłem się, nazwijmy to, nie w szkole, tylko podwórkowej rzeczy zarządzania firmami, a że będąc sam później dyrektorem generalnym pracowałem w takiej firmie, to była firma Trady, dzisiaj się ona nazywa Eurocash, kupowaliśmy, łączyliśmy y, różne hurtownie spożywcze, ja zarządzałem y, grupą pięciu, Kurtownie i jednym dużym magazynem odpowiadałem za obrót ponad 33 milionów netto za przychód yy, miesięczny. Wszystko tam się opierało na budżecie. Natomiast kiedy 12 lat temu zacząłem otwierać swoje pierwsze firmy wynajem handlowców, salon kosmetyczny, później deweloperka, to mnie się udało te duże budżety, które no, z pozoru były skomplikowane, ale tu chodziło bardziej o sposób myślenia, zaadoptować do potrzeb małych firm. No, i właśnie kilka lat temu na kursach, które prowadziłem dotyczących zarządzania pracownikami i sprzedaży, okazało się, że przedsiębiorcy nie mają zbyt wielkiego pojęcia o finansach, a jeśli już zaczynają zgłębiać ten temat, to wiedza um, uniwersytecka, książkowa, dostępna w internecie jest niezwykle skomplikowana i ona dotyczy dużych firm. I moja historia się tak potoczyła, że w dużej mierze wyspecjalizowałem się w tym, żeby uczyć e, małe podmioty, bo moją główną grupą, grupą są mikro i małe firmy, tego jak ktoś, to jest samozatrudnionym, później ma nie wiem, firmę usługową czy handlową, zatrudnia kilka, kilkanaście osób, w jaki sposób on mógłby ogarnąć w prosty sposób, zrozumiały, co jest ważne, e, i schematyczny temat finansów i później jak jego firma się rozrasta, żeby nie miał najmniejszych problemów, aby pracować z większymi budżetami książka kurs online y, jest właśnie dla takich firm jeśli ktoś ma większą firmę no to z takimi klientami spotykamy się na konsultacjach i wtedy wchodzimy już tak bardziej głęboko to czego ja uczę już co przekazuję w książce to jest coś co się nazywa rachunkowością zarządczą czyli to są zestawienia z których nie musimy się przed nikim tłumaczyć tylko służą zarządom dużych firm tutaj w przypadku małych firm ich właścicielom do tego żeby podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o dane statystyczne, o dane analityczne, o to, co nie, da, co nie tylko daje im księgowość, ale ich systemy. Księgowość dostaje faktury i ona sobie je gdzieś temu siebie księguje, więc to, czym ja się zajmuję, to, czego uczę, jest zupełnie czymś innym niż to, to co robi księgowość. Okej. Okay. No niektórzy mówią, że tak przekornie, że księgowość to jest najdalej wysunięty organ urzędu podatkowego. Urzędnik państwowy pracujący za nasze pieniądze. <laughs> Dokładnie. Um którego jakby nie patrzeć też bardzo potrzebujemy, szczególnie w obliczu chociażby nowego ładu czy bardzo, zmieniających się, bardzo zmieniającego się prawa podatkowego. No, ja nie wyobrażam sobie życia bezksięgowej i każdego miesiąca jestem jej wdzięczny za to, że mi pomaga. Mimo tego, że tak naprawdę no, rozliczam, rozliczam, tak? Ale właśnie to, co zastanowiło mi to, co powiedziałeś, bo masz to doświadczenie z właśnie bardzo dużych firm, które przekładasz. Zastanawiam mnie w takim razie, jakby jakie są te najważniejsze elementy, które wziąłeś z tych budżetów dużych firm, które da się zaadaptować właśnie dla mikro i małych przedsiębiorstw? Czy to właśnie chodzi o ten model zysk, który przedstawiasz w swojej książce? Nie do końca. W tych dużych firmach, w których ja pracowałem na stanowiska dyrektora operacyjnego, później dyrektora generalnego, Rachunkowość zarządcza skupia się na przygotowaniu tylko jednego, jednego zestawienia. Natomiast, i właściwie od tego zacząłem, natomiast później badając potrzeby i konsultując ponad 700 firm, mając kilka tysięcy ludzi na salach szkoleniowych w małych grupach, które przeszkoliłem, zacząłem tworzyć, znaczy moi klienci cenią mnie za konkret. Za zorientowanie na ich zyski i na to, że potrafię trudne rzeczy uprościć. I teraz, wiedząc mniej więcej, jak funkcjonuje ludzki umysł, my myślimy bardzo mocno schematycznie, ja zbudowałem taki model czterech elementów. Ludzie lubią akronimy, więc słowo zysk jest jak fajne, bo określa jakby tematy związane z zyskiem. No i potem ten kroniu starałem się dopasować cztery elementy. I to, co przekazuję w książce. Oczywiście w książce wychodzimy znacznie szerzej, bo pokazuję, jak połączyć budżet firmowy z prywatnym, tłumaczę czym kwadrant przepływu pieniędzy dokładnie. I w taki bardzo obrazkowy, prosty sposób pokazuje nie tylko wzory matematyczne, ale to jak myśleć o pieniądzach. I teraz. Te cztery elementy skupione wokół tych, tego akronimu słowa zysk to pierwszy element to jest słowo z, jak właśnie zrozumienie księgowości, czyli musimy wiedzieć, czym jest książka przychodów i rozchodów i czym ona się różni w przyszłości od rachunku zysku i strat. Jeśli ktoś ma spółkę, to powinien wiedzieć, jak przeczytać bilans. Nawet jeśli ktoś nie ma spółki, to pokazuje w książce, jak sprawdzić konkurencję, czyli jak się zalogować do Ministerstwa Finansów, pobrać dane naszej konkurencji i sprawdzić, jak wyglądają na przykład ich wyniki. Więc ten pierwszy element to jest wiedza, jak czytać to, co nam daje księgowa. Dwa, jak znaleźć tam y, to, co nas interesuje, czyli na przykład zapłacić mniejsze podatki y, tutaj. I w tym elemencie uczę też, jak policzyć wartość majątku prywatnego, bo od tego się to dużo zaczyna, i jak policzyć wartość majątku firmy w takiej, nazwijmy to, wycenie prawie że księgowej. Więc ten pierwszy moduł mówi o tym, że wiemy, gdzie są nasze pieniądze i potrafimy co miesiąc ocenić jakość zarządzania tymi, tymi pieniędzmi, zarówno w firmie, jak i w naszym życiu prywatnym. Drugi element, literka Y, jak U, to jest tak naprawdę już ostatni element ale to, jest, to są nasze powody do zarabiania bo Jim Rohn kiedyś powiedział: Im większe, dlaczego, tym łatwiejsze jak. Jeśli Pieniądze są jak głód. Często w firmach ludzie są wygodni i starczy mi 10, 12, 7 tysięcy, nie chcę nic więcej. Więc, tutaj, w tym ostatnim elemencie, ale w akronimie jako drugim, pokazuję, jak znaleźć swoją magiczną liczbę jak połączyć finanse firmy z pieniędzmi osobistymi, czyli z budżetem osobistym, i jak prowadzić sobie. Godne, fajne życie, pomagając lokalnej społeczności, realizując swoje pasje, mając pieniądze dla siebie, dla swojej rodziny i żeby zbudować swoje poczucie własnej wartości. Wracając do tego budżetu firmy, trzeci element modelu zysk to są skuteczne narzędzia. Chodzi o to, żeby to uprościć i za nauczyć się, jak można zaadoptować dla każdego rodzaju firmy. Od jednoosobówki po bardziej skomplikowane. Firmy. I tutaj właśnie mamy te, to, co wyciągnąłem z tych korporacji, czyli zarządczy rachunek wyników, tak się nazywa to zestawienie, cash flow, czyli gdzie są nasze pieniądze. Tutaj pokazujemy y, elementy związane z pensjami, wycena oferty, y, liczymy sobie marże, narzut. Tutaj są, jest miejsce na optymalizację budżetu, kontrolę finansów i zwiększanie zysków. I ostatni element to są kluczowe wskaźniki, czyli czy można zamiast tych wszystkich różnych zestawień, ciężkich, skomplikowanych, wziąć sobie? Ja uczę dziesięciu wskaźników, ale ktoś weźmie sobie trzy albo cztery, i czy na podstawie kilku prostych wskaźników z dziedziny jakości aktywów, które posiadamy w firmie, płynności, czyli dostępu do gotówki i wyników finansowych, jak można w prosty sposób, na szybko od razu wiedzieć, jak wygląda kondycja naszej firmy? Cel tego. Tego modelu mojego akronimu ZYSK jest jeden. Wyciśnięcie maksymalnych zysków z firmy przy zachowaniu bezpieczeństwa i co ważne, uczciwości w stosunku do pracowników, klientów i siebie, bo uważam, że jest to możliwe. Tak, właśnie to bardzo fajnie, że na to zwracasz uwagę, bo to właśnie nie chodzi o to, żeby wyciskać. Jak najwięcej po prostu z ludzi, czy y, grać w jakiś sposób y, nieczystą grę, że tak powiem, czy tworzyć jakieś oszustwa podatkowe, bo to, to kompletnie nie o to chodzi. Tylko po prostu chodzi o to, żeby dopasować tak naprawdę to, czym się zajmujemy, do tego, jak nas system rozlicza, tak? Czyli po prostu żeby z tego, co mamy, jakby z tej szachownicy, na której gramy, tak naprawdę, y, robić na tej szachownicy robić jak najlepsze ruchy. Fajne porównanie y, zastosowałeś. Ja porównuję bardzo często prowadzenie firmy z budżetem do gry w pokera, kiedy my rozdajemy karty, znamy karty, karty oponentów i jeszcze gramy za pożyczone pieniądze. <grym> to jest w ogóle idealne rozwiązanie I mam nadzieję, że dużo osób przekona, właśnie to porównanie do, do prowadzenia budżetu. Ym... A powiedz mi, bo, bo są też takie faktycznie bardzo jakby praktyczne i namacalne, bo to, co tutaj przed chwilą mówiłeś, to są mega istotne elementy, ale osobom, które nigdy nie budżetowały, mam wrażenie, że mogą wydawać się bardzo odległe, to znaczy w ogóle porównywanie konkurencji, prowadzenie właśnie szczegółowych analiz tego, jak, jak nasze pieniądze przepływają, ale w książce podajesz też taki bardzo... Przyjemny i praktyczny przykład swojego motocykla, który kupowałeś. Czy mógłbyś go nam tutaj przytoczyć? No tak by wynikało z mojej niewiedzy. Oczywiście wiem, że wiele ludzi prowadzi ewidencję pojazdu i wtedy sobie rozlicza cały VAT. Ale ja kiedyś kupiłem motocykl i teraz od zakupu tego motocykla mogłem sobie odliczyć połowę VAT-u, czyli powiedzmy. Motocyk, który kosztował 50 tysięcy plus 23% VAT-u, czyli ponad 11 tysięcy. Odliczyłem połowę, resztę musiałem niestety w cudzysłowie zanieść w zębach do skarbowego. I tak mi się życie potoczyło, że postanowiłem wymienić ten motocykl i jego ja sprzedawałem za pół roku. Ale jak sprzedając go za pół roku z majątku firmowego, musiałem już oddać pełen, pełen VAT. I to się wydarzyło tylko i wyłącznie z mojej niewiedzy i z tego, że mi księgowa tego nie podpowiedziała. No i później właśnie. Szukając różnych rozwiązań, rozmawiając z księgowymi, jakby robiąc to, co na czym dzisiaj zarabiam, okazało się, że można ten, mogłem ten motocykl y, wykupić z leasingu jako towar i na przykład sprzedać go jak, y, i sprzedać go jako towar. Mm -hmm. Wystarczyło tutaj, nie? właśnie zmienić tylko jedną, jedną rzecz w... Tak, w tak, czyli, nie, czyli nie, że nie jest to jakaś rzecz, którą sobie używam, tylko biorę sobie jako towar i oczywiście tam jeszcze kilka rzeczy trzeba było spełnić, typu nie korzystać z niego, nie eksploatować tego towaru. To jest taka, nie wiem, banalna rzecz. No i ta, a propos tego, co wiedzą, nie wiem, firmy prawne czy, czy spółki w stosunku do jednoosobowej działalności, dosyć ciekawe ostatnia rzecz, aktualną na dzień dzisiejszy. Znalazłem sobie w rozmowach z jednym doradcą podatkowym, nawet nie, nie wiem, czy ty wiesz, że skuter do 50 cm sześciennych nie jest motorowerem, a więc jeśli kupujemy sobie pojazd do 50 cm sześciennych, który będziemy używać w naszej działalności, to możemy odliczyć od niego cały VAT, łącznie z kosztami eksploatacji, czyli paliwem. A takie skutery potrafią wyżłopać dużo paliwa. No i kiedyś ludzie kupowali sobie traktory czy jakieś tam inne urządzenia, żeby można było sobie rozliczyć całość paliwa. Dzisiaj kombinują i sobie jeżdżą na skuterach do 50 cm sześciennych. Niektórzy krad... Duży kreatywni. Więc ten świat jest, to jest taka gra, nie wiem, rząd gra w Wille Plus albo w jakieś inne dziwne rzeczy. Przedsiębiorcy gdzieś tam kombinują, żeby zapłacić mniejsze, mniejsze podatki, ale faktem jest to, że my, zdecydowana większość przedsiębiorców jest bardzo uczciwa, przynajmniej tych, których ja miałem przyjemność poznać, obsługiwać, pomagać im, szczególnie małe firmy, tam naprawdę nie ma miejsca na kombinacje. Natomiast często z niewiedzy Zanoszą mnóstwo pieniędzy do urzędu skarbowego. Taki dobry przykład. My teraz nakrywamy, jest to początek 2023 roku, ale my możemy 2000, mogliśmy 2022 rok rozliczyć jeszcze, na przykład przejść, z zamiast będąc na liniówce lub na ryczałcie, mogliśmy rozliczyć jako skala podatkowa. Na mojej stronie można sobie pobrać taki bezpłatny kalkulator optymalnych podatków i okazuje się, że zdecydowana większość firm, tutaj może słuchacze ich to zainteresować, granicą opłacalności dzisiaj między liniówką a skalą podatkową jest kwota 153 070 zł. Dochodu. Jeśli Twój dochód roczny jest niższy, przejdź na skalę podatkową. Jeśli Twój dochód jest wyższy, zostań na, na liniówce. Ten, który oczywiście wykazujemy sobie w Urzędzie Skarbowym. I teraz jest wiele przedsiębiorców, którzy do mnie trafili, i oni Zapłacili na przykład 60 tysięcy podatku dochodowego, ale tylko rozmawiając księgowo, mówiąc, proszę mnie rozliczyć za poprzedni rok. Na przykład na skali okazuje się, że kiedy liczymy to w tym kalkulatorze, to mogliby otrzymać na przykład 30 tysięcy zwrotu ze skarbowego. Kto by nie chciał? Niesamowita różnica. Pensja, jedne, pensja jednego pracownika. Natomiast bardzo często dzieje się to stąd. Że właściciele firm mówią, nie, ja tylko zanoszę papiery do księgowej, i ona mi mówi, wierzę w to, że to będzie dobrze, i ona mówi mi, jak rozliczyć. Ale księgowość dostaje większe pieniądze za prowadzenie książki przychodów, niż na prowadzenie cię na ryczałcie, bo tam nie ma za bardzo co liczyć, więc nie jest w interesie księgowości namawianie ludzi, żeby byli na ryczałcie. Nie jest w, księg w interesie księgowości, teraz już nie ma kart podatkowych, ale kiedyś były namawianie yy, przedsiębiorcy, żeby był na karcie podatkowej. Księgowość, książka przychodów, a idealnie kiedy założysz spółkę. No tak, teraz przypomina mi się telefon, który dostałem kiedyś od księgowej. Akurat mam szczęście chyba do mojej księgowej po prostu, która zadzwoniła mnie i zaczęła rozmowę słowami Panie Kamilu, czy chce Pan 5 tysięcy złotych? I okazuje się, że tak, wystarczyło właśnie złożyć wniosek, jeden właśnie o coś i, i po prostu mogłem dostać w tym wypadku. Za czyli, za, czyli, czyli księgowość zarobiła na siebie. E, tak, oj, zdecydowanie. Do, <laughs> I to prawdopodobnie do, na dwa lata z góry. Właśnie. Doceniamy takie, takie biura księgowe. Niestety oni mają taki nadmiar dzisiaj przepisów, że nawet y, nie mają czasu taczki załadować, więc y, bądźmy wyrozumiali dla księgowości, bo oni czasem nam nie powiedzą o pewnych rzeczach, dlatego że nie, nawet nie są w stanie ogarnąć. Tego, co muszą odkręcać ze strony rządzących. Tak, a jest tego po prostu ogrom. Przecież nawet sam Urząd Skarbowy, tak już się. To było w zeszłym roku, jak wprowadzili Nowy Ład, że z urzędów skarbowych płynęły do Ministerstwa Finansów właśnie informacje, że po prostu to, co wprowadzili w Nowym Ładzie, jest niezrozumiałe i czasem sprzeczne ze sobą. Więc to. Takie... Dobrym przykładem dla mikrofirm jest to, że ktoś zakładając małą firmę i jakby będąc skazanym już na VAT do 200 tysięcy przychodu rocznego, nie jest na tym VAT-ie, więc oni tam się starają nie przekraczać tych 16-17 tysięcy sprzedaży, sprzedaży miesięcznie. I większość tych przedsiębiorców, którzy tam powiedzmy są w tej grupie, wierzy, że księgowa powie im, kiedy oni się zbliżą do tego. Natomiast no niestety z mojej perspektywy, większość księgowych. Nie pamięta o tym i nie mówię mi o, o tym w październiku czy w listopadzie. I nagle jest, okazuje się, że w grudniu lub pod koniec roku, o kurczę, wszedłem na VAT i kolejny rok już mam, mieć, mam być na VAT-ie. I z usługi za 100 złotych okazuje się, że najpierw trzeba 23 czy yy, może trochę mniej, odnieść do Urzędu Skarbowego. Oj, to, to musiało być bolesne. Ale to znów się cieszę z mojej księgowej, która do mnie w grudniu zadzwoniła, że Panie Kamilu, tutaj zbliżamy się do granicy, proszę uważać. Tak jest. Wstrzymaj się. Tak. tak to było z... bardzo przydatne. Zatrzyma... Zatrzymaj biznes. A właśnie, skoro rozmawiamy o takich doświadczeniach, to ciekawi mnie, czy miałeś takie jakiegoś swojego rodzaju takie definiujące doświadczenie w twoim biznesie, z którego lekcje pamiętasz do tej pory? Znaczy, jestem niezmiernie wdzięczny Pawłowi Tkaczykowi. Mam nadzieję, że słuchacze Twojego podcastu też znają małą, wielką firmę, znają Pawła Tkaczyka, bo kiedyś 6, 7 lat temu skorzystałem z konsultacji u Pawła. Miałem jakiś tam ileś cykl konsultacji. Natomiast on podczas pierwszego spotkania, być może sam był w procesie, bo wiem, że to jego małżonka zarządza finansami, on jest raczej od tematów marketingowych, od koncepcji tutaj. To on mi właśnie powiedział, Adam. Ucz ludzi zarządzania finansami, bo każdy, kto ma firmę, może nie lubić tego, ale musi przez to przejść. Więc właściwie od Pawła dostałem takiego, w cudzysłowie, kopa w tyłek, i on, bo mnie się w głowie nie mieściło, że przedsiębiorca może nie prowadzić budżetu. Dla mnie było to nienormalne. Całe życie prowadziłem budżet domowy swój. Z tego domowego, jak zacząłem prowadzić firmę, to od razu miałem te rzeczy w tabelkach połapane. To Paweł właśnie mi powiedział, Zacznij ich uczyć. Więc to taka była mega dla mnie inspiracja, ponieważ ten dla mnie on jest i był wielkim autorytetem, jakby namaścił mnie, powiedział: Idź w tą stronę i dla mnie i to błyszczał w dziesiątkę. Więc w takim sensie to było yy, dla mnie mega odkrycie. Drugim odkryciem yy, w moim przypadku było to, kiedy zacząłem się spotykać z doradcami podatkowymi. Oni też o wszystkim nie mogą powiedzieć, bo jak kogoś zoptymalizują, to natychmiast muszą. Yy, Napisać elaborat do, do urzędu i zaczęli mi pokazywać, właśnie co można zrobić, y, pracując sobie tylko i wyłącznie w obszarze dyrektor finansowy, doradca, y, prawnik. I teraz ten budżet, znaczy zarządczy rachunek wyników, który jest zawarty w książce, którą czytasz, tak naprawdę w pewnym momencie pokazuje, że mamy przychody z firmy, czyli tak zwane z działalności operacyjnej, z tego co robimy, świadczymy usługi, sprzedajemy. Są koszty sprzedaży, czyli koszty zużytych materiałów, koszty produktów, które sprzedajemy i to nam daje tak zwany zysk marsze i mamy koszty, koszty normalnej działalności. Na końcu jest taki zysk operacyjny EBITDA. Poniżej mamy koszty inwestycji, koszty kapitału i podatki. I teraz... To, co jest powyżej ebity, powyżej tego normalnego takiego zysku, który większości przedsiębiorców myślą o tym, że to, to, jest, ten, to jest ten ich zysk y, 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 po prostu z ich działalności. To jest ta działalność taka bieżąca, wynikająca z działalności firmy, a to, co jest poniżej, czyli kupno i sprzedaż sprzętu, korzystanie z dotacji, pozyskiwanie finansowania, tani pieniądz, y, inwestorzy, optymalizacje podatkowe, to są tak zwane zyski spoza biznesu. I kiedy ja byłem kiedyś dyrektorem finansowym, ja sobie, przepraszam, generalnym w dużych firmach, nie zdawałem sobie sprawy z tego. Natomiast, w momencie, kiedy zacząłem prowadzić swoje firmy, stworzyłem tą koncepcję modelu zyski tego budżetu. To dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że drugie tyle, ile zarabiasz w swoim biznesie, możesz zarobić w działalności pozabiznesowej, pozaoperacyjnej. To jest powód, dlatego, dlaczego w dużych firmach. Prezesa lub dyrektora firmy nie ma w firmie, tylko jest jakiś dyrektor operacyjny, kierownik, który zarządza tą normalną pracą. Nie wiem, towar jeździ, usługi są wykonywane, a zarządy czy prezesi firm spędzają godziny z prawnikami, doradcami podatkowymi, siedzą w izbach gospodarczych, studiują przepisy, ponieważ drugą część można wyciągnąć z dotacji. Z darmowego sprzętu lub z dofinansowania do sprzętu, ze znalezienia inwestorów, ze zdobycia nie swoich pieniędzy. Więc to jest ten obszar, kiedy ktoś już zaczyna rozwijać firmę i pokłada sobie już wszystkie procesy, którym uważam, że bardzo mocno powinien się zainteresować. I to jest takie z przełomowe. Z takich rzeczy, które sobie uświadomiłem, jak dużo można zyskać. Nie wiem, no, przykładem mogą być tarcze związane z covid -em. Tylko od tego, jaki maszyna losująca wylosowała PKD mogłeś dostać hajs, albo mogłeś nie dostać pieniędzy. Ojeju, ale to powiedz mi, jakby kiedy ktoś ma firmę, załóżmy zatrudnia właśnie kilka osób, gdzie, do kogo może pójść, albo gdzie takich informacji szukać właśnie na temat tego, z jakich innych obszarów mogą wpływać pieniądze do biznesu? No, zdecydowanie zacząłbym od książki, budżet, fir hmm. budżet firmowy, natomiast na <laughs> pewno trzeba mieć y, kancelarię prawną, może nawet nie pojedynczego prawnika, ale dobrze, żeby mieć jakąś kancelarię prawną, z którą można wymienić swoje spostrzeżenia tam, gdzie będzie dwóch, trzech specjalistów i oni będą y, y, specjalizowali się właśnie w takim rodzaju działalności, jaką my mamy. Uważam, że poza księgowością warto poszukać dyrektora finansowego, nie po to, żeby go zatrudnić, można... Kupić sobie konsultację u niego. Można go zatrudnić na godzinę czy na dwie, ale dyrektor finansowy, w odróżnieniu od księgowej, to jest osoba, która mówi: Stop, nie płać podatków, zmieńmy historię, inne opisy na fakturach, dopasujmy model biznesowy, żeby to. Zdobyć. No i oczywiście zapukałbym do, w każdym mieście są izby gospodarcze. Myślę, że warto się zapisać, bo to nie kosztuje jakiś majątku kosztuje to kilkaset złotych rocznie. Warto przystąpić do izby gospodarczej po to, żeby wejść w społeczność przedsiębiorców, żeby zacząć się inspirować, szukać tych pomysłów. I później, mając prawnik, ktoś, doradca podatkowy lub dyrektor finansowy, który Powie nam, czy to jest możliwe, czy nie. I przedsiębiorcy jako inspiratorzy, potrafią nas trochę bardziej ukierunkować. Najprostszą rzeczą, jaką może zrobić mały przedsiębiorca, to na przykład skorzystać z dofinansowania z Pefronu, jeśli zatrudniamy osobę z na przykład z umiarkowanym drugim stopniem niepełnosprawności można dostać w tym roku 1350 zł. W poprzednim to było 1200. Można skorzystać z dotacji na staż. Z dotacji do finansowania stanowiska pracy albo części wynagrodzenia lub Zniżej oprocentowanych pieniędzy niż y, dzisiejsze pieniądze, które są w banku powyżej 10%. Być może też są takie, znaczy w każde województwo ma taką instytucję, gdzie trafiają końcówki z niewykorzystanych projektów unijnych. W Opolu jest to polskie centrum rozwoju gospodarczego w województwie opolskim w innym woj, województwie będą, będą takie centra rozwoju gospodarczego, które y, y, mają środki z banku krajowego i mogą udzielić na kredytów płynnościowych przedsiębiorcom. Okej, okay, i to są właśnie takie nisko oprocentowane kredyty. Tak. No, innym tematem to jest ta działalność rozwojowa, czyli te wszystkie dotacje unijne. Oczywiście tutaj różne są projekty prowadzone i trzeba by się zakręcić koło instytucji, która pisze wnioski, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle mamy szansę. I to są takie te obszary. Teraz chociaż weszliśmy w, może już w domenę dużych firm, ale mhm. jak prowadzisz działalność, to myślę, że jeśli tylko się tym zainteresujesz, chociażby, nie wiem, no, pół godziny w ciągu. Tygodnia, gdzieś sobie poczytasz, y, jakieś te rzeczy, gdzie są, gdzie są te pieniądze, to może się okazać, że mógłbyś, mogłabyś otrzymać dodatkowe środki, y, właśnie takie dotacyjne. Okej, okay. a czy są jakieś miejsca w internecie, które można śledzić, y, żeby w miarę na bieżąco uzyskiwać informacje o takich y, możliwościach? Prawdopodobnie są. Mhm. Ja myślę, że warto sobie wejść na Biznes Insider. Bardzo lubię mhm. ich gdzieś tam sobie studiować. Bardzo lubię poradnik przedsiębiorcy.pl. Mhm, tak. To są takie dwa miejsca, gdzie dosyć dużo bieżących, bieżących danych jest. No i zdecydowanie warto dobrze żyć z biurem, z biurem podatkowym, bo większość z nas zanosi tylko faktury, i tam jakaś pani nas rozlicza, ale w tym biurze podatkowym czasem warto, nie wiem na przykład zapłacić parę złotych więcej i mieć możliwość raz na kwartał porozmawiania o swojej sytuacji i posłuchania czy księgowy coś o czymś się dowiedział, bo oni mają właściwie wiedzę z pierwszej ręki, kiedy rozliczają sobie różne, różne, różne firmy. Ja raczej korzystam z usług doradców y, lub prawników i y, wolę bezpośredni kontakt niż mieszkowanie po internecie, bo to co się uzyskam w internecie, tak czy inaczej, trzeba by było później przefiltrować, posprawdzać. Więc w moim przypadku, konsultując przedsiębiorców, mam, powiedzmy, dostęp z pierwszej ręki do tej społeczności przedsiębiorców i mniej więcej wiem, co się, co się, co się dzieje lub czym się można zainteresować. Dlatego za bardzo intensywnie nie przeglądam internetu. Ale te dwie strony, które podałem, myślę, że każdy z przedsiębiorców powinien mieć zasubskrybowane żeby od czasu do czasu wpadł mu artykuł. To jest super, myślę, że bardzo ważna porada, bo nawet tak jak teraz mówisz mi o pewnych rzeczach, ja kompletnie nawet nie pomyślałem o tym, że mogę ich chcieć szukać, że mogę szukać i chcieć szukać właśnie jakichś rozwiązań, bo to właśnie często jak prowadzimy działalność, prowadzimy firmę, to jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani tym, tymi działaniami operacyjnymi, tym co się dzieje w firmie, że nawet nie starcza czasu, żeby się interesować nowymi możliwościami. Tak? Skupiamy się na sprzedaży, na, na obrocie, na tym, żeby podwykonawcy dostarczali rzeczy na czas, czy czasem przychodzą jakieś skargi od pracowników, trzeba konflikty rozwiązywać. Yy, I po prostu czasem nie starcza. Nawet energii do tego, żeby się zainteresować. Więc super, że to podajesz, że właśnie można czasem, czasem wystarczy raz na kwartał się umówić z doradcą podatkowym, porozmawiać o możliwościach, czy, czy właśnie z doradcą inwestycyjnym, czy chociażby są firmy, które szukają też dofinansowań i po prostu jego, procent z tego dofinansowania biorą i tak naprawdę w ogóle czasem konsultacje z nimi też może nic nie kosztować. Super, że, że o tym mówisz, bo <głos》> myślę, że wielu osobom to otworzy oczy. Jak czytasz książkę, to ja tam podaję, przynajmniej tak mam ułożony zarządczy rachunek wyników, że pokazuję, jak optymalizować firmę od dołu. Czyli jeśli płacisz podatki, co zrobić, żeby płacić je niższe? Jeśli masz jakieś koszty kapitału, co zrobić, żeby ten kapitał pozyskiwać tanio lub żeby pozyskiwać kapitał także zaczniesz na tym jeszcze zarabiać. Później mamy mądre inwestycje i dopiero później sobie wchodzimy w zarządzanie kosztami stałymi, negocjacje z dostawcami, optymalizację procesów w firmie, więc tych obszarów właśnie, gdzie sobie możemy nałożyć schemat budżetu do optymalizacji i zwiększania zysków jest wiele. My tutaj dużo mówimy o tym, żeby płacić niższe podatki lub żeby zdobyć dotację, ale taka prosta podpowiedź, która jest bardzo często firma budowlanych, kiedy mamy mikrofirmy stosowana, to jest takie... Dwie firmy partnerskie, nazwijmy to w cudzysłowie joint venture. Jeden przedsiębiorca, który jest na Wacie i na przykład na skali, bo na liniówce, przepuszcza jakby wszystkie rzeczy kosztowe przez siebie, kupuje maszyny, sprzęty, a drugi pan Kaziu, który ma fach w rękach, jest na, na przykład na ryczałcie na 5,5% i idą razem wykonywać usługę, korzystając ze sprzętu pana tatka. A rozliczana jest, jeśli jest ta taka możliwość, te wszystkie prace za, za, przy pomocy pana Kazika. No i w ten sposób współpracując między dwoma przedsiębiorcami lub przedsiębiorca versus jakby spółka, mogą sobie z tego skorzystać. Innym rozwiązaniem jest to, że załóżmy twoja działalność, nawet działalność, nie no, możesz nie prowadzić działalności, najlepiej, żebyś nawet nie prowadził, ale twoje, to, co potrafisz, może być dziełem. Na przykład jesteś tłumaczem, który tworzy dzieło, jesteś architektem, jesteś marketingowcem, jesteś grafikiem komputerowym. Tworzysz coś, tak? jakieś, jakieś dzieła. Jest spółka, w której możesz być właścicielem i ona pozyskuje kontrahentów, natomiast korzysta z usług tego, który wykonał dzieło, czyli podpisuje umowę o dzieło, a umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest najniżej opodatkowaną formą działalności dzisiaj i to jest kolejny sposób optymalizacji podatkowej. Tak, ojej, no jest tego bardzo jest tego dużo. Dzieło na 240 tak. tysięcy w skali roku, e, okazuje się, że dochód wynosi 120 minus kwota wolna 30, 12% razy 90 tysięcy, płacimy 10 800 podatków, a to jak sobie podzielimy przez... 240 tysięcy, to okazuje się, że to było niespełna 5%. I to jest wszystko. Bez ZUSów, bez żadnych innych dziwnych rzeczy. Niestety. Roz rozwiązań jest mnóstwo, natomiast większość ludzi uważa, że jeśli pracują uczciwie, to zarobią. No nie do końca. Y trzeba, tak jak ładnie powiedziałeś, wiedzieć, jakie są zasady gry. Mm -hmm, dokładnie. E no i na pewno w tych zasadach gry w i w ich zrozumieniu. Pomocna jest bardzo twoja książka. Więc. No taki, ci cieszyć... był, taki był cel jej napisania. <noise> Do, bardzo się cieszę, że ją napisałeś. I tutaj mam też pytanie właśnie odnośnie twojej książki, tak już kończąc naszą rozmowę. Bo ktoś wchodząc na Twoją stronę, może pomyśleć, że kurczę to nie jest tania książka, tak? Bo to jest 240 stron całkiem dużą czcionką bym powiedział, jak tak na nią patrzę kosztuje 67 zł. O co chodzi? Musiałbym się od razu napisać, Kamilu, nie kupuj tanio, bo to drogo wychodzi. <głos> <głos> tak. Natomiast tak, ja reklamuję tą książkę, że ona jest darmowa od pierwszego użycia. To znaczy, kiedy zastosujesz jakiekolwiek jedno rozwiązanie, do ci się zwróci. Gdyby tego było mało, przy każdej książce jest kod rabatowy w wartości 100 zł, który można wykorzystać na przykład na kurs online, budżet, czy na konsultacje ze mną. Natomiast, żeby też wytłumaczyć tutaj słuchaczom. Ja wydałem 1000 sztuk tej książki. 200 pewnie pójdzie do rozdania dla moich klientów, więc do, do sprzedaży takiej ogólnej trafi tych sztuk 800. Biorąc pod uwagę, że y, mam nadzieję, że jakościowo ci pasuje, tak? że jest miła w dotyku. No jest tu, naprawdę bardzo ładnie wydana tak, na tak, dobrym jest, papierze i okładka jest, jest, jest szybka. Okład, okładka była robiona w Niemczech, plus tam oczywiście te wszystkie usługi self-publishingu. Generalnie moja książka kosztowała ko, w wytworzeniu 53 zł. Więc tak, żeby wiedzieć mniej więcej yy, skąd się wzięła ta cena 67, 90, 90, 67 wersji cyfrowej. Okej, pokażę yy, może jeszcze yy, tak. ale yy, chyba pierwszy raz w takim razie mam tak drogą w produkcji książkę w ręku. Znaczy można było taniej, oczywiście można było wydać więcej, tak? tak jak nie wiem, finansowa Forteca Marcina y, czy finansowy ninja, która tam jakby wiesz, koszt się rozkłada na 15 czy 20 zł. Natomiast z racji tego, że nakład nie jest jakiś mega ambitny, ale też grupa docelowa y, ludzi, którzy po nią sięgną, jest y, dosyć wąska, więc to jest jakby powód y, w ten sposób, z mojej perspektywy, uczciwie ustawionej, y, uczciwie ustawionej ceny, więc to jest powód być może nie wiem, jak. Będę dodrukowywał kolejny tysiąc i kolejny tysiąc, no to może ona będzie tańsza. Znaczy, na pewno będzie tańsza, bo powiedzmy, wydruk wyjdzie około 30 zł tej, tej książki. Natomiast tak. Jakby wiedząc, kto, kto jest odbiorcą tego i jaki mam feedback tutaj, y, starałem się ustawić w miarę uczciwą cenę. Nie sądzę, żeby to była pozycja, na której y, zarobię. Myślę, że to będzie raczej y, pozycja, dzięki której ściągnę większość klientów na konsultacje, na kurs online, na kurs stacjonarny, którzy zainteresują się y, budżetem. Natomiast żyję z tego, że mam bardzo wysoką powracalność klientów, czyli jeśli ktoś skorzysta z mojej wiedzy, na przykład darmowej, zastosuję ją za chwilę. Przyjdzie, kupi sobie książkę, przeczyta książkę, zastosuje coś, powie: Kurczę, no, dzięki Grzesikowi zarabiamy, e, kupi kurs online lub kupi konsultację, znowu na tym zarobi, mówi: Okej, okay, to jest inwestycja. Natomiast sama książka, jeśli ktoś chciałby ją kupić do tak zwanego szafo rozwoju, e, jest dosyć drogą pozycją. Raczej polecam same te okłady, które można kupić e, i ustawić na. To jest książka, którą trzeba czytać, zastosować pomazać trochę po niej e, i ją, jakby ją użyć. Tak, to jest zdecydowanie bardzo praktyczna książka, bo tutaj też yy, trzeba, muszę zdecydowanie wspomnieć, że no, jest pełna konkretów. Tam, tam nie ma historii, tam nie ma yy, różnych jakby szukania dowodów na to, dlaczego warto coś zastosować. Tylko są bardzo konkretne porady, yy, w których mówisz, jakby to działa, to zastosuj i, i tyle. Dlatego też ta właśnie książka nie jest duża objętościowo i bardzo dobrze, bo jest myślę, że tak wypakowana wiedzą. Że każdy, kto ją kupuje, zdecydowanie powin, powinien ją potraktować jako inwestycję, a nie jako koszt. E, tak. Pisząc ją, myślałem o tym, że ona będzie raczej leżała na biurku u przedsiębiorcy i że bardzo szybko znajdzie to, czego by szukał. Dlatego starałem się unikać wypełniaczy. Moi klienci, moja główna grupa klientów, cenią mnie za konkret. I taką mega bezpośredniość, nawet jeśli to jest mało przyjemne. Oczywiście moją wadą, tak zwanym długim ogonem, który się ciągnie, jest czasem brak poczucia taktu, mało owijania w bawełnę, mało tego pritoku, i tego w tej książce nie ma. Natomiast ta książka została napisana głównie po to, aby z niej korzystać. Ja mam trzy flagowe kursy: budżet, Zwycięski zespół, czyli zatrudnianie zarządzanie ludźmi, i szkoła biznesu. I w tym roku, w tamtym roku, pod koniec roku yy, skończyłem pisać budżet. W tym, w tym roku będzie jest plan na książkę dotyczącą, która pomoże w zwycięskim zespole, czyli ten obszar rekrutacji, zarządzania pracownikami, yy, opiekowanie się nim małą firmą, a w przyszłym roku elementy związane z poukładaniem marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, czyli szkoła biznesu. Ja nie ukrywam już czekam na te książki. Jeśli będą tak samo konkretne jak ta, to kupuję w ciemno, w, przedsprzeda w przedsprzedaży. Mhm. I to z mojej strony tyle. Czy jest na przykład coś, co chciałbyś powiedzieć słuchaczom? Może masz jakąś radę na, początku, na początek biznesowej drogi? Tak, nie wiem czy tutaj się to nam uda pokazać, znaczy ja może udostępnię ekran a, yy, i pewnie gdzieś tam to wkleisz do podcastu, natomiast ja na tym ekranie, yy, to, to jest rysunek The Hidden Tiger, czyli ukrytego tygrysa, tylko nie wiem jak się tutaj urucha, a jest dobra, szarujemy ekran. To akurat ten obrazek znam z książki, więc spokojnie go wkleję. Tak, tutaj, natomiast, jest, yy, natomiast jestem z niego niezwykle dumny, dlatego że yy, napisałem do twórcy. I dał mi zgodę i powiedział, Adam, nie ma problemu, dziel się i tak dalej. Natomiast ja na kursach i w tej książce w internecie, jak sobie ktoś z was, drodzy słuchacze, wpisze hasło: The Hidden Tiger. I oczywiście przełączycie się na Google na wyszukiwarce na grafiki, to zobaczycie tygrysa na tle jakiegoś buszu palm. I zawsze ludziom mówię, czy możesz. Wszyscy widzą tygrysa, każdy widzi biznes. Ale czy widzicie drugiego ukrytego tygrysa? Ludzie się w niego wpatrują, oglądają go. I kiedy proszę, żeby sfokusowali się na centk, na prążkach, które są, to te prążki formują się właśnie, na, będące na ciele Tygrysa, formują się w napis, The Hidden Tiger. I nagle ci ludzie mówią: Wow, wiem, widzę, zobaczyłem to. I dla mnie ten Hidden Tiger jest po prostu najlepszą z możliwych metafor do prowadzenia firmy. Yy, większość ludzi. W Polsce 92-93% firm się myli. To są firmy, których już nie ma, które zostały zamknięte, które działają bardzo przeciętnie, czyli 7 tysięcy zarobię, za chwilę dołożę, 15 tysięcy zarobię, za chwilę dołożę. Tylko 8% firm dzieli, radzi sobie dobrze lub wybitnie. To są twarde dane, jeszcze raz mówię, z raportu PARP. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi nie widzi. Tego napisu, jak się to raz zobaczy, jak się raz zrozumie budżet, to masz go zawsze przed swoimi oczami. Budżet to jest jak założenie okularów, które zmieniają ostrość widzenia, patrzenia na budżet. On sam nie zrobi, nie, nie sprawi, że będą cuda. Natomiast musimy troszeczkę inaczej popatrzeć na otaczający nas świat na to, jak funkcjonują firmy na to, jak funkcjonuje nas, yy, na, nasz budżet. Więc to, z czym chciałbym Was zostawić, to przede wszystkim z tą metaforą, że dlaczego komuś wychodzi? Dlatego, że wiedzą coś, potrafią inaczej zobaczyć, popatrzeć na, yy, na, na swój biznes, niż tylko machać łopatą. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, matematyka musi być po twojej stronie. Czasem odłóż łopatę i popatrz z innej perspektywy. Moja koleżanka mówi, że nie da się zobaczyć perspektywy wiadra, siedząc w wiadrze. Więc zachęcam każdego, żeby na moment wejść z tego wiadra, na przykład budżet to genialnie umożliwia i sobie popatrzeć na firmę z boku, jak na Matrixie. Nagle zacznie się ona nam układać i zobaczymy tego ukrytego tygrysa. A kiedy go raz zobaczymy, to tego się nie da już odzobaczyć. Super. Ja jeszcze raz zachęcam do zakupu książki Adama. Yy, to myślę, że, myślę, myślę, że tutaj słuchaczom też udostępnisz kod. Tak, i zdecydowanie udostępnię kod rabatowy, wpisując KKU w koszyku, jak się domyślam, w sekcji kod tak rabatowy, jest. uzyskać rabat na tą książkę. Zapłacę za kwaszego kuriera po prostu. Super. W zależności jakiego sobie wybierzecie, to za takiego sobie zapłacę, więc KKU jak książki, które uczą. Dokładnie. Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy. I Adamie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była naprawdę dla mnie niesamowicie pouczająca i mam nadzieję, że nasi słuchacze również na tym skorzystali. Życzę Wam wszystkiego zyskownego w pełnym zdrowiu. Dzięki bardzo. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za jego wysłuchanie i mam nadzieję, że wiedza, którą przekazał Adam, była dla Was równie przydatna jak dla mnie, bo sam nauczyłem się po prostu. To z tego, co Adam mówił, i mam jeszcze większą chęć na eksplorację dalszą tej y, książki. Przypominam raz jeszcze, że z kodem KKU, jak książki, które uczą, wpisanym w koszyku w sklepie Adama, y, możecie tę książkę kupić nie płacąc za jej przesyłkę. Bardzo polecam, bo jest to świetna pozycja. Y, nie muszę już jej chyba podsumowywać, y, bo, bo wystarczająco dużo o niej powiedzieliśmy. Zresztą, tak jak też rozmawiałem z Adamem, to nie jest książka, którą się czyta i którą się inspiruje, tylko to jest książka, którą się stosuje. Specjalnie właśnie jest napisana w taki sposób, żeby można było do niej sięgnąć w każdej chwili i wykorzystać zawartą w niej wiedzę do tego, żeby jeszcze lepiej prowadzić firmę. I tak samo, jeśli już prowadzisz firmę lub zamierzasz, to zdecydowanie tę pozycję bardzo mocno polecam. Tyle na dzisiaj, dzięki bardzo, daj znać jak Ci się podobało i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach. Cześć!